Zamówiłem nurka, czekamy na nurka. Powinien być za niedługo. Także zobaczymy co dalej. Słuchajcie, coś nie mam szczęścia w tym roku do tych Mazur. 3 dni do końca naszego rejsu. Wyobraźcie sobie, że utopiłem drona. Wystartowałem sobie z rana, żeby zrobić ładne ujęcia naszej Antilki. I mewa siedziała na samym czubku masztu. Chciałem ją skamerować. Wiatr zwiał drona troszeczkę bliżej masztu, uderzył, wpadł do wody. Słuchajcie, 8 metrów głębokości jest akurat tutaj przy samym końcu kei. Dosłownie o 7,3. Nie wiem, czy widać. Wskoczyłem za nim, ale już było za późno. Dron dość ciężki, więc szybko poszedł na dno. Zamówiłem nurka, czekamy na nurka. Powinien być za niedługo. Także zobaczymy co dalej. Dron już leży z bramy. Miał pan takie przygody wcześniej z dronami? Wie pan co, tak. Niektóre działały, jeszcze pikały pod wodą, a niektóre... Niektóre już... Niektóre nie, ale tam trzeba liczyć na szczęście. No właśnie. Dobra, ja pójdę się przebrać. Nie, raczej nie, bo drony to nie są wodoodporne. Różnie to bywa. Wszystkie iPhony niby nie są, no, a wszystkie przeżywają. Poważnie? Wszystkie, no. Wszystkie iPhony są wodoodporne. Wszystkie, jakie wyciągnąłem z wody, wszystkie działały. Wszystkie działały. Przebiegła pomyślnie, nie wiadomo czy pacjent przeżył. Dobra. Zaraz go rozłączę. Gdzie? Dobra, pan nurek płynie do brzegu. No, kamera zachorowana. Słuchajcie, trzymajcie kciuki, żeby dron jeszcze działał. Może jak się da wysuszyć, nie miałem takiego przypadku, nigdy nie uderzyłem w nic.
Oby się udało. Podwodny dron, jak się zrymowało. Cały w mule był. Był cały w mule. Ale jest, także pan to płynie. Trzeba go tak będzie troszeczkę, wiesz, potrząsać, żeby wyleciała z niego cała woda, nie? Dobra. Tak jak widzieliście, udało się wyjąć drona. Dzięki Nurkowi. Zaraz zapytam w ogóle, jaka firma i skąd. Także polecimy go na pewno. Jak będziecie mieli jakieś problemy na Mazurach z utopionymi iPhone'ami, dronami, nie wiadomo czym jeszcze. No i ogólnie, no co? Co mogę powiedzieć dalej? No trzeba tego suszyć i mam nadzieję, że odpali za tydzień, dwa, trzy, cztery. Na pewno zobaczycie. Bo tam przy śmierci spalenizną jakoś. Drona. Akcja zakończyła się sukcesem. Tu mamy pana Nurka, którego widzieliście wcześniej. Podamy tutaj namiar do pana, numer. I jak macie jakieś problemy w Giżycku i pewnie w okolicach całych Mazur, tak. I w okolicach, to można dzwonić 20 minut i pan był tutaj na miejscu. Także zobaczymy, czy dron, czy uda się reanimować drona. To dzięki bardzo. Dzięki na razie. Dzięki na razie. No. Zostało nam tylko teraz drona rozłożyć w jakimś suchym miejscu i odbijamy na dziko, bo już ogólnie wiadomo, wszystko kosztuje, musieliśmy też zapłacić, a że to są ostatnie dni naszego rejsu, to nie zostało nam już za dużo pieniędzy, może ze stówka na obiad jakiś. Dobra, szukam jakiś serwis dronów, żeby szybko go rozebrać, wysuszyć, ale widzę, najbliższy serwis jest w Olsztynie, nie będziemy aż do Olsztyna jechać teraz. Nawet nie mamy samochodu w tym momencie. Co nam pozostaje? No jedynie w suchym miejscu go trzymać i spróbować wysuszyć go, nie będziemy go odpalać przez następny przynajmniej tydzień, myślę. No i tyle. I tyle możemy w tym momencie zrobić. Później może znajdziemy jakiś serwis i spróbujemy go oddać, żeby go rozkręcili, zobaczyli, czy wszystko w nim jest ok, no i spróbować go odpalić. Słuchajcie, tyle zeszło z tym nurkiem i pieniążków też poszło troszkę. Płyniemy na dziko i będziemy już na dziko do końca. Chociaż może padać deszcz. No, czekam na ciebie, na mooring. Poczekaj. Ty, ale tu jest jego ciężarek. Co? Tu jest jego ciężarek. To co teraz?